5 rano. Jesteśmy pod katedrą. Tam widać kościół jezuitów. Wieża katedry. Czy mi się wydaje, czy w katedrze się już świeci? Świeci się już, nie? Świeci się, ale ta pani chciała wejść i chyba... Tak, nie, to jeszcze nie będzie otwarte, ale już tam... Wejdźmy w koło, jakbyśmy mogli, dobra? Tak pusto to tu się nie zdarza. Naprawdę się nie zdarza. Ha, 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 ha. Popatrz, Tomaszu, w okienku. Ale jaki tumbl, jak go łapie. O, tam przebiegł. O, i przejdźmy się. Piękna katedra. Wieża ratuszowa. Ja kiedyś chodziłem w lecie, to o tej porze dopiero się robi pustawo, wiesz? Bo do 6-7 rano jeszcze wieczorni balowicze. Ja mam takie ulubione miejsca. O, stąd prezbiterium katedry i ta kopuła Bohimów i tamta kamienica narożna jest taka bardzo. Gdzieś, Jasiu, tam było pokrywa od włazu? Jeszcze Polska. A to nie, to są, na pewno są. W katedrze się zaczyna już świecić, tu w kaplicy już przez witraże widać. Stąd jest taki wdzięczny bardzo ten prospekt. Tak.
taka i ta ruska ładnie wygląda też z karmelitami na końcu. Ten włas jest jeszcze ten polski. Widzisz? Z tym telefonem. Aha. Widzę. Na widokówkę. Dobra, chodźmy. Co, pójdziemy do kościoła rano? Ja wiem. Moglibyśmy pójść. A jak ty? No tak myślałem, że można by pójść. Można by zacząć od tego, nie? Bo jeszcze nie będzie... Żadna archiwum jeszcze nie będzie otwarte. Nie, bo to jest od 9:00, a jeszcze po kościele byśmy może coś tak... Tak, właśnie. Jakoś kimnęli 15 minut, wiesz? Czy, no nie, no wiem, można, czy się... można. Można by, tak. Nawet chodzi o drzemnąć. Usiąść, wiesz? W samochodzie drzemnąć. Walnąć. Narożny, popatrz, Tomaszu. I szukaj. Te głowy, i widzisz te głowy? No. No i próbuj identyfikować. Znaczy stąd będzie, albo stamtąd, no. Tak. Mickiewicz i Kochanowski to bym odstawiał. No, a tu masz, popatrz się.
slow.